bardzo dobrze wiecie, żebyśmy coś mieli w namiocie, musimy coś do niego wsadzić. Więc pierwszy mecz będzie polegał na tym, że będę musiał skolektować jak najwięcej fajnych rzeczy. Fajnie by było zdobyć 2 złote bronie. I podczas tego meczu będziemy cały czas wkładać jakieś nowe rzeczy do namiotu. A drugi mecz będzie polegał na tym, że musimy tymi rzeczami wygrać. Także no oczywiście najlepiej będzie nam lecieć na safe, ale oczywiście musimy również znaleźć namiot. Co jest? Lama. Ty, lama spadła z tego drzewa. Jak to się stało w ogóle? Co to było, pisowie? Dobra, mamy lamę, szkoda, że jej nie możemy wsadzić. Mamy też brońki, więc bierzemy tą brońkę. No i eliminujemy lamcie, nie? Aha. Dobra. Siema. Panie kolego, jak mi lama przez pana ucieknie. No nie! Przez tego gościa wszystko. Dobra, mamy fioletową pompę, tylko nie tam co chcieliśmy. Mieliśmy małe potki. Mieliśmy je wcześniej, czy ja dałem ciała trochę? Chyba dałem ciała troszeczkę. I chodźmy otwierać safe. Tego ziomeczka trzeba tu zblokować. Dobra, on już gotowy jest do strzelania. Nice. Dobra, wchodzimy. Mam nadzieję, że nikogo nie ma pod schodami. Kampiącego, wiecie jak to jest ostatnio. Dobra, możemy tego wyeliminować już też. Dobra, mamy go. Mamy karabin niebieski, mamy fioletową pompę. Fajnie by było zdobyć mityka, no i jakieś fioletowe rzeczy. Oho, ktoś tu jest jeszcze. Ja, zróbmy coś takiego. On chce nas zabudować, ten ziomek u góry. Tak, on chce nas zabudować. No brawo, brawo gościu, ja mogę kiblem uciec, nie wiem czy ty wiesz. Siema. To niezły agent. Dzięki za matsy. Trochę mi ich nazbierałeś. Widzowie, a więc na razie do namiotu nie mamy za bardzo czego wsadzić. Dobra, spadamy stąd. Teraz jeszcze namiot musimy znaleźć. Ja zapomniałem o tym namiocie. Ktoś mi też mówił, że tu jest dużo namiotów. O, i mamy ziomeczka tu. Okej. Okay. Siema. O, on miał coś fajnego. Zobaczmy, co tu miał. Ty, dobra, mamy pierwszą broń do namiotu. To musimy ją wsadzić. W sumie obie są, nie są złe, nie? O, jest tam ziomek. Okej. Okay. On miał coś lepszego. No, to widzowie. Musimy namiot znaleźć. Dobra, dostał. Dobra, stuba. Dobra, jest kolejne. No, miał trochę gorsze rzeczy, ale ja potrzebuję namiot. Na tym mi bardziej zależy, no, namiocie, bo żebym mógł wsadzić teraz to Uzi, no nie? W sensie tego PM-a naszego. A więc weźmiemy sobie to. Ej, jest namiot, dobra, mamy namiot, widzowie. I wsadzimy sobie pierwszą broń. Dobra. I z tego, co widzę, to mam też duże potki, ale dobra. Na razie bierzemy to. W sumie nie wiem, czy nie gra z tą pompą. I Uzi sobie weźmiemy na tą gierkę zieloną. Zobaczymy, czy nam się uda jeszcze coś lepszego znaleźć. Weźmy sobie namiot. Zawijamy namiot za to, dokładnie. Oj, oj, oj. Wow. Dobra, żyjemy. Bo kto chyba nie wiedział, co się dzieje. Mamy awkę i możemy tamtego jeszcze trafić. Ale musimy trochę maców nazbierać. Bez maców nic nie zrobimy. Co jest z tym? Myślałem, że to z tyłu. Ej! Gość strzelał w inną stronę i mnie trafia, halo. Ktoś strzelał w inną stronę i mnie trafił, chyba że kogoś mam ze sobą. Musimy myśleć nad tą pompą, na razie mamy tą fioletową. Dobra, suniemy, no to jest przepiękne to slajdowanie. O, jest kałaszek, nie... O, fiolet... Czekajcie, jak to jest? Zwykły fiolet... Nie! Ej, fajny, fajny jest. W zamian za co? Wziąłbym go, ale nie mam za co. Chyba że duże potki wyrzucimy na razie. Mamy ten namiot, dobrze by było wygrać, bo wiecie, jak wygramy, to będziemy mieli złote bronie po gościach. Tutaj ktoś siedzi? Nie ma nikogo. A jednak ktoś tu siedzi, nie? Ale ktoś się wykampił, ty. No i teraz ja się pobawię z tobą. I tutaj też ktoś jest, musimy uważać. Tamten wyszedł o jedno dalej. O, o, nice. Muszę wsadzić do namiotu chyba tą broń. Zaraz pewnie zginę, nie mam dużo matsów. Wsadzimy do namiotu pompę, widzowie. Nie mamy innego wyjścia. Czyli to sobie weźmiemy, a wsadzimy sobie to. Także to mamy broń na kolejny mecz. Chyba że będę mógł jeszcze w stanie wyciągnąć coś, wiecie. No, mam przegwizdane, ale już raczej to będą te brońki tylko. Ty, ja mam jump pada, skąd ja mam jump pada? Ja nawet nie wiedziałem, że mam jumpa, no to pięknie, dobra. Nie mam shotguna, ale i tak, no broni w namiocie nie mamy, możemy mieć tylko lepsze tak naprawdę. No masz, gościu, to jest ten gość, co mnie wiecie. Zaraz ja sobie polejzeruję ciebie. No i proszę. Przepływamy na drugą stronę. W razie czego jeszcze coś do namiotu wsadzę. Jak to jest, że nic nie przychodzi? Dobra, jest git. Ale mam farta z tym mostem. N
No, dobra. No, jeszcze starałem się zrobić coś lepszego, ale lecimy teraz tymi broniami z namiotu. Teraz potrzebny nam jest namiot, musimy znaleźć namiot. I to jest pytanie, gdzie są namioty, żebym ja mógł te bronie wyciągnąć. Wydaje mi się, że namioty właśnie będą przy tym sejfie, gdzie lecieliśmy wcześniej. Tutaj widziałem wcześniej jakieś namioty. Wiem, że one oczywiście lecą ze skrzynek, ale to nam nic za bardzo nie daje. No bo ja chcę mieć od razu te brońki. Więc lecimy w tamto miejsce, no i zobaczymy, czy tam są. Najgorsze jest to, że mam tylko jedną próbę. O tym muszę pamiętać, więc muszę mieć dużo maców też. Patrzę jeszcze z góry, czy tutaj gdzieś nie ma jakiegoś namiotu. No niezbyt ciekawie, bo nie mam tego namiotu. Więc może zróbmy tak, zbierajmy macy na razie. Mam problem w ogóle z tymi macami w tym sezonie. W ogóle nie mam żadnych maców zawsze podczas pojedynków, więc teraz się przykładam do zbierania tych maców. Chciałbym mieć ten namiot, no. Nie przemyślałem tego za bardzo. O, tu są namioty. Dobra, mamy namioty. Czyli te namioty po prostu były wcześniej. Ale wiecie co? Jeszcze uzbierajmy coś w razie czego. Dobra, myślę, że mamy w miarę dużo maców. Jeszcze jakieś rybki by się przydały i super. Dobra, ej, super. Mamy dużo leczenia. Mamy dużo maców. Wygląda to naprawdę świetnie. Może jeszcze troszeczkę tego metalu. Jeszcze troszeczkę nazbierajmy. Staniemy sobie za namiotem. Tylko co wyrzucić? Rybkę czy małe potki? Okej, raz i dwa. Dobra, jest super, widzowie. Zostawiamy tą rybę tutaj. I co? No nie wiem, zagramy? Może ofensywnie zagramy? No nie wiem, będziemy widzieli, co się dzieje. Mam nadzieję, że na trzeciego nikt mnie nie zajdzie. Ale tam się goście biją. Chodźmy na trzeciego. Ale się teraz sunie, no. Mało ammo mamy. Tego mi trochę brakuje. Dobra. Okej. Mamy ammo, nie jest źle. Dobra, lecimy tutaj na tych. Mam nadzieję, że w dwójkę do mnie się nie będą dobierać. Dobra, dostał. Dobra, trzeba. No, wydaje mi się, że mam bardzo spocone lobby. No, jest bardzo dobry ten ziomek. Dobra, ja mam ryby. Gdzie on jest? Aha! Dobra. To nice. Tu, tak sobie tutaj ktoś na mnie czeka. Dobra, musimy spadać, widzowie. Dobra, lecimy w tamtą stronę. No, jak mnie ktoś wyhaczy, to mam dętkę. Czemu on dojeżdża tutaj, w takiej strefie? Aha! To on mi widzi łeb. No nie rozumiem tego gościa troszeczkę. Dobra, on też chce się leczyć. Ja mam jeszcze jedną rybę. Aha, bo jestem... Ja jestem supermanem, widzowie. Dlatego. Jedziemy. On mnie będzie dojeżdżał całą grę, ten ziomek, bo mam supermana, nie? Czyli no mógłbym z nim walczyć, tylko boję się, że później nie dojdę do strefy. Broni mam dobre, tylko teraz brakuje mi trochę leczenia. Tej ryby jednej, co wyrzuciłem. I ten ziomek tu mimo wszystko jechał, nie? To jest ten ziomek tu. No, trochę ucieczka, trochę ucieczka. Płyniemy na jakiś domek. Mam nadzieję, że tego gościa nam wyeliminują. Jakoś nie mam pewności w tym meczu. Zobaczcie, mam jednego fraga tylko. Jeszcze muszę powiedzieć, że to był frag z przypadku. Więc, no, nie wiem, czy to wygram, tak szczerze. O, właśnie. Już tutaj ktoś. Dobra, dostał dużo. Dobra, biało. No niedobrze. Niedobrze, niedobrze. On już miał mało znowu. Nie wiem, gdzie on nawet jest. Tak szczerze, nie wiem, gdzie on poleciał. Musimy się podleczyć. Dobra, mamy strefę. Możemy się usprejować. Ja nie wiem dlaczego, ale ostatnio mi to nie działało, jak trzymałem. Może dlatego, że myszkę mam rozładowaną? No nie wiem. No i mamy. Mamy naszego kumpla. Mamy naszego kumpla. No i co teraz? No i co? No i masz. Karma wraca, byczku. Nie wiem, gdzie jest jeszcze jeden. W sumie to on może być wszędzie, więc musimy uważać. Dobra, 21. Biało. Okej. Okay. Tam jest ziomek, on już mnie widział. Tu jest kolejny. Niech oni się strzelają, ja mam strefę. Ma bardzo dużo maców ten ziomek. No, szachy, szachy. Mam nadzieję, że strefa pójdzie tam, mam dwa pady. Mogę dostać snajpę w głowę od tego gościa. On dobrze gra, mądrze gra. Byczku. Jego nie widać pod tym metalem, co? On się skusi po matce. Dobra, 60 dostał.
Dobra, widzowie, lód z namiotu zrobiony. Wiem, że tych killi nie było zbyt wielu, ale no bałem się, szczerze wam powiem, bałem się, że to zepsuję, bo miałem jedną próbę. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na te filmy, które tu widzicie i pamiętajcie o kodzie Evela w sklepie. I co najważniejsze, mapy Rafy w opisie, wbijajcie na boksy i inne rzeczy. Trzymajcie się, piona.